28 lutego w Chorzowskim Magistracie odbyły się obrady 31. sesji Rady Miasta. Sesja miała charakter porządkowy. Szereg spraw porządkowych były dzisiaj na sesji. Przyjęcie wielu statutów naszych instytucji kultury, przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Okrężnej Katowickiej, to jest przy samym Bytomiu. Z takich porządkowych spraw, no to bardzo ważne, bo przyjęliśmy jednolite teksty wszystkich uchwał dotyczących gospodarki śmieciami na terenie miasta. No jest to bardzo ważne, bo to zmieni się ten obszar życia każdego z nas, bo inaczej będziemy segregować, inaczej będziemy przekazywać, to jest inaczej będziemy płacić też, także to przyjęliśmy te wszystkie teksty. Ponadto radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów. To przyjęliśmy również uchwałę w sprawie wypuszczenia obligacji przez miasto. Tu Klub Wspólny Chorzów trochę oponował, zmniejszył ten zakres, zgodził się tylko na rok następny, a już rok 2014 stwierdziliśmy, że jeszcze poddamy to pod dyskusję, kiedy no, będziemy wiedzieć trochę dokładniej, jakie są plany miasta, szczególnie prezydenta w zakresie inwestycji. Dużo terenów sprzedajemy pod budownictwo mieszkaniowe. To jest taka cecha tych wszystkich naszych obrad, że każdy skrawek, no gdzieś, który prezydent dojrzy, to przekazuje najczęściej na budownictwo, to również przyjęliśmy. No i na koniec jeszcze raz potwierdziliśmy wolę nadania naszej szkole w Chorzowie Batorym imienia Nikola Tesli.